Christina Bombay is dead. Nie za dobrze ci? Jest 8 rano i nie ma nic w domu, co jest różowego, co mogę zjeść na śniadanie. Więc jesteśmy w Tesco. Jestem strasznie głodna. To ja teraz będę poszukać różowych jajek do jajecznicy. Jedziemy! Szukam różowego pączka. O nie, może. Wszystkie ci zjedli. Czyli znaczy, że nie jedyna nagrywasz dzisiaj challenge. Jaki mogę zjeść? Smacznego! Vera! Mam coś różowego dla ciebie. Kulki do jedzenia. Chcesz? Tak! Niebieskie dla wujka, różowe dla ciebie. Chyba. Och, nie ma różowych jaj. Nie będzie jajecznicy. Jestem ciekawa, czy są płatki. Są chocolate lucky charms. No... Nie są całkiem różowe, ale nie ma innych różowych płatek. Muszę jakoś je dostać. Mam je! Zobaczcie, co znalazłem. Różowe Lindor. Biorę! Czemu te wszystkie rzeczy, które są różowe, są na samej górze? I muszę wchodzić na półkę, bo jestem małym kurdukłem. Mleko, 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 różowe mleko. Nie ma. Czekoladowe, ciasteczkowe, bananowe, jest! Żołę mleko. Werka nadal szuka swoich rzeczy. A zobaczcie, co ja dla niej znalazłem. Różową lemoniadę, w razie jakby się jej chciał pić. Widzicie ją, jak szuka? Zobaczcie. Jeździ z koszykiem i szuka różowych rzeczy. Wera, chodź tu, patrz tu. Mamy coś dla ciebie. W razie jakby ci się pić chciało. Dziękuję Bogu. Ale w tym koszyku jest tak, śniadanie, tak. Płatki, jest mleko. Czekolada. Są czekoladki na deser i jest coś do popicia. To oczywiście są moje zakupy, więc na to nie zwracamy uwagi, nic zielonego dzisiaj się tego nie tyczy. Ale gdzie jest obiad, kolacja, jakieś owoce? Nadal szukamy. No to teraz czas na coś zdrowego. Dobra, ciociu, wujek, musicie mi pomóc. Nie, to twoje wyzwanie, szukasz sama. Proszę. Nie. Ciociu? Nie. Ciociu? Szukaj, bo zaraz wychodzimy z Tesco. Proszę. Ja mam ochotę na kawę. I znowu dużo mleków. Rzodkiewa. Ja. Warzywo różowe już mam, rzodkiewka. A teraz czas wybrać jakiś owoc. Będzie to arbuz. Nie ma różowej szynki, więc na obiad różowe aktymele. Znalazłam różowe fruteli. Obok fruteli różowo-białe pianki. Ja wiem tylko te różowe pianki. Ciastka z różową masą. Masa moja. Błyska, ciastka twoja. Super. Czy to jest różowe? A widzisz tu bazę w kolorze różowym? O, tutaj jest! No właśnie. Teraz się zgadzam. Dziś na obiad masa z ciasteczek i różowa galaretka. A co powiecie na różowy sorbet? Ups! Zostawiłam was, pewnie tam zimno wam było. Chodźcie, chodźcie. Zobaczcie, co znalazłam dla Wery, ale jej tego nie pokażę. Zobaczy dopiero, jak będziemy w domu. Sweet potato chips. Ciekawa jestem, jak jej będą smakować. Ale skoro na różowo, to na różowo. Różowy ser. Nie, moja droga. Red cheddar, czerwony cheddar. Proszę. Nie, nie bierzemy tego sera. O! I ma focha. Jak myślicie, taki deserek? Jabłko, banan i tutaj mamy jeszcze berries. Bierzemy jej czy nie?
Bierzemy! Wojku, zobacz co znalazłam dla Werki! Różowe jedzenie. Tak, mam nadzieję, że będzie smakować. Wszystko kupione, jedziemy do domu na śniadanie. Nie, jeszcze nie jedziemy na śniadanie. Co? Mamy ochotę na kawę z Wojkiem. Jedziemy do Starbucksa. Ale jestem głodna. A ja mam ochotę na kawę. Wujek, masz ochotę na kawę? Pewnie. Cappuccino czy Amerykanę? Amerykanę. A ja cappuccino z dużą pianką. No przykro mi bardzo. Twoje śniadanie musi poczekać. Wyciągnęłaś nas rano z łóżek. Szybko musieliśmy się ogarniać, bo wpadłaś na pomysł, że będzie wszystko na różowo dzisiaj. No. Czekajcie, dzieje się, dzieje się! Wujek skupiony zatrzymał koszyk z zakupami, widzisz? Formuła! To wy sobie idź na kawę, ja będę tutaj czekała. Serio? Tak. Wolisz zostać tutaj przy Tesco niż pójść z nami do Starbucksa? Nie ma sprawy. No to na razie. Ja przeczytywałam. Proszę, ciociu. O co prosisz? Możemy wrócić do domu, jestem głodna. Nie, bo wujek ma formułę, więc sobie spokojnie przy kawie obejrzy. A mi się chce kofeiny, więc jedziemy. A jestem głodna. Trudno, poczekasz. A zamówisz mi w Starbucksie coś? Nie wiem, czy będzie coś różowego. Może nie być. Więc sorry. Łap koszyk. Odprowadź i przyjdź do Starbucksa. Jest fok. Dobra, chłon wrócił, bo znalazłam coś różowego. A było tak focha szczelać? Nie. A teraz ci tego nie zamówię, co znalazłaś za karę. Co? Co się mówi? Przepraszam cię, ci będzie mocno. Dobra, to w ramach wyjątku ci zamówię. Jej! Pod ten różowy dzień. Co to jest? Tutaj? Tak. Brownie. O, mogę gryza? Nie możesz. Czemu? Brownie jest brązowe, nie różowe. Please. Do kawki, do snack. Szukamy. Nadchodzi pierwsze śniadanie. Czekaj, tylko włożę rękę. Proszę bardzo. Ice tea, strawberry and lime, czyli truskawkowo-limonkowe. Dobre. Hej, Gryza! Hola, hola, ty! Ty masz dziś różowy challenge. Bagietka jest moja. Myślałam, że masz. Nie? A? Wróciłam do domu i muszę wam powiedzieć, jestem taka głodna! Dobrze, zjesz więcej. No właśnie, ale wiesz co ja muszę najpierw zrobić? Nie wiem, otworzyć pudełko? Tak, otworzyć pudełko, ale nie mogę zjeść tych czekoladowych. Uuu, jakie to smutne, musisz je po prostu przebrać! Do powodzenia, kolejne 20 minut. Jestem głodna! Myślę, że mleka nie musisz cedzić. Ale dobre mleko. Moje różowe śniadanie. Mniam. Teraz mam ochotę na Actimele. Ciociu, co robisz? Przygotowuję obiad, ale nie dla ciebie. Dla mnie i dla Wilka. I'm taking my toothbrush. How does that feel? Tell me how this can't be real. Przygotowuję niespodziankę dla wujka Dominika, bo dzisiaj są jego imieniny. Ale mam ochotę na frutelle. Zawołana na obiad. Ciekawe, co dzisiaj zjem na obiad. Same pyszności. Jej, wracam tu. Jedno ci mogę powiedzieć, będzie dużo różowego. Nie możesz się doczekać? Nie mogę, i tutaj mam Lucozade. Więc... To zanim ja nałożę tobie obiad, to ty sobie nalej. O! O Boże, o Boże! Oleje się!
widzicie ta biedna. OMG, obrałam się! Ja nie wiem, co się pójdzie, że wypijesz. Smacznego! Dziękuję! Na obiad mamy galaretkę w kolorze różowym i do tego słodkie ziemniaki sweet potato, które też są różowe i bardzo smaczne. Myślicie, że one są dla mnie? Pff, one są dla wujka. Zobaczcie, co mi narysowałam. Komputerze! Cześć! Cześć! Happy birthday! O, czekaj, przepraszam za swoje imieniny. 100 lat, 100 lat! Dziękuję! Nie żyje, nie! Dziękuję za twoją pamięć. Nie za co? Teraz jesteś ty jako dziewczyna, bo ja nie umiem rysować chłopaków. Przepiękny jesteś, wujek. To moja nowa dziewczyna chyba, chciałaś powiedzieć. A to czekoladki dla mnie też? Tak! Oj, dziękuję! A gdzie talon na Golda? Serio? Serio? Właśnie! A teraz czas na sorbet z ciastkami i z piankami. Ty nie jadą sorbetu. No spróbuj, dobre jest. To jest sorbet malinowy. Pianki są różowe. Krem w ciastkach jest różowy. Oczywiście wiesz, że nie wolno ci herbatników zjeść, tylko sam krem i sorbet. Bardzo dobrze. Wera, jak nie będzie cię bolał brzuch po całym dniu, to będę pełna podziwu. Jutro jest czwartek, ale niestety nie mogę was zabrać do szkoły, ale mogę wam pokazać, co różowego przygotuję do szkoły. Mam Actimel truskawkowy różowy. Mam jakąś dziwną papkę dla dzieci. Rzodkiewki i do butelki z puszynem wleję różową lemoniadę. I jak ktoś się zapyta, Wera, co to jest, to powiem, że to jest woda truskawkowa. Ja teraz oglądam bardzo śmieszny challenge na ślepo. Link będzie na dole, a na kolację mam... Tadam, tadam! O, dalej w klimatach różowych. Domyślam się, że musi być bardzo słodka. Dobre. Co, Dylan? Chcesz bezę? Zostawcie mi kciuka w górę za różowy dzień. Napiszcie w komentarzach, który kolor jest wasz ulubiony. Mój czarny i czerwony. I zobaczymy się w kolejnym filmie. Ja za chwilę muszę iść spać, bo jutro szkoła. Pa!